Dzień dobry, moje kochane pszczółki, robaczki. Zawsze tak się witam do Was serdecznie. Na wstępie chciałabym się wytłumaczyć z tego, że prawie odpisałam na wszystkie komentarze. Wczoraj do bardzo, bardzo późna leżałam z Raselkiem u mnie w łóżeczku. Podłączyliśmy laptopa do telewizora i oglądaliśmy filmy do bardzo późnej nocy. To było takie fajne... Tak, ja pozwalam przez weekend siedzieć Russellowi bardzo późno, do bardzo późna. Nie widzę zastrzeżeń. Wiadomo, że wtedy musi dłużej pospać, do późniejszej godziny. Ja również do tej godziny późniejszej śpię razem z nim, więc nie widzę w tym problemu. Jak jest szkoła, to wiadomo. Nie można siedzieć do późno, a w taki weekendzik... śmiało, dlatego w piątki przeważnie oglądamy sobie film. Dawno tego nie robiliśmy, zawsze było dużo więcej rzeczy do robienia. Jak tu widzicie, jestem... mam zachciewajkę tak zwaną. Zawsze to mam, kiedy jestem przed. Dziękuję Wam za wszystkie nowe subskrypcje, a teraz wstawiłam sobie wodę na umycie głowy, bo wyglądam bardzo źle. Oczywiście ja to wiem. Dzisiaj mam ochotę zrobić sobie makijaż i w końcu ponagrywać różne filmiki. Także dzisiaj będę miała dzień nagrywek. Obiecałam Russellowi, że dzisiaj pójdzie na dwór do kolegów, do koleżanek. Także będę miała ciszy i spokój. Misiek wróci tam, że coś sobie tam będzie robił, a ja będę nagrywać. Życzę Wam wspaniałego weekendu i miłego oglądania. Do później. Przestań. Miś już jest w domu, ja dzisiaj mam dzień nagrywek, także idę nagrywać teraz tagi. Misiek mnie ciągle rozśmiesza, jest zabawny, nie ma dzieci, więc mam trochę spokoju. Trochę się nawet malowałam pod to konto. No i co? Dzień zapowiada się na spokojnie. Ja nagrałam dla Was dwa tagi. Jeszcze dzisiaj będzie nagranie... No idź. Uciek mi. Jeszcze dzisiaj będę nagrywała pustaków, żeby mieć... O! Żeby mieć kilka... Co robisz? Zatrzymam się. Żeby mieć... Ale tak dziwnie się czuję. Żeby... No ciupku. Żeby mieć... Dziwne, nie? Zawstydzam się. Żeby mieć na Zaśkę. Nie! Żeby mieć na Zaśkę, żebyście mieli codziennie co oglądać. Wiecie, czasami jest tak, że no niestety nie mam kiedy, nie mam jak, albo nie mam po prostu natchnienia. Ale ładna dziewczyna tam była. Dobra, kochani, Misiu zrobił nam jedzonko, także siadam i idę zajadać, bo mi w brzuchu burczy. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć to podczas filmików. Wiecie co, muszę sprawdzić, bo Misiek mi... Kotek, to jest to? Tu? Co? Nic nie masz, mówiłem ci. Tu. Długopisem mi. No bo zmazałem ci, mówię, będziesz krzyczeć, że masz napisane Mazia. Długopisem mi napisał. Mazia. Nie mogę markera znaleźć, tak? Russellku, zobacz pod, tam pod łóżkiem. Teraz mają takie zabawki i strzelają. Nie mogę. Masz teraz świnie. Misiu, pomóż mu szukać. Wow, no tak nie. To było dangerous. W głowę dostał. Dangerous. Dużo nie brak. Dangerous. Dangerous. No nie mam ja. Masz ty. A skąd? Mam i ja. O, Laon. To kto to jest? Laon. Oła! Pisiek. Co? Laon. Ja tu się nagrywam, a ty tak... To się nagrywa gdzie indziej. Ale... Nie, tu się... Tu się... Kłaczka miałeś? Nie. No Misiu, nie ma pod kołderką. No nie... Idę po tą kołderką. Russellku, nie ściągajcie ze mnie. Kurde, było tu. Mówię Wam, że nie było tu. Wow, rakiewa nawet mają. No. Oj. Chłopaki, to nie było tutaj. Na pewno nie było tutaj. Zobacz tam, gdzie statyw od kamery stoi. Idę, bo nie dadzą nawet ponagrywać. Później się do Was odezwę.
końcu się ich na chwilę pozbyłam. Żartuję, oczywiście, takie chwile są najlepsze. Nie ma to jak rodzinka w komplecie, jeszcze tylko Laura powinna przyjść, ale Laura poszła do mamy, bo Laura bardzo jest zżyta z moją mamą i fajnie, ja się bardzo cieszę, bo ja też lubię takie rodzinne relacje i dlatego się nie mogę doczekać, kiedy moja cioteczka przyjedzie z Niemiec i będziemy sobie plotkować całymi dniami i nocami. Już się nie mogę doczekać. Bardzo, bardzo. Będę się cieszyła i jeszcze raz cieszyła. A raczej płakała ze śmiechu, bo zawsze jak się spotykamy, to płaczemy ze śmiechu. Tak jest wesoło. Uwielbiam to. Właśnie sobie zażyłam proszeczki i trochę poleguję. Ale nie jest źle. Nie jest źle, kochani. Ciekawa jestem, jak wy spędzacie weekend. No niestety my nigdzie nie pojechaliśmy, ja miałam trochę nagrywek, Russell obiecał koleżance, że spędzi z nią dzień. Oczywiście zgodziłam się, bo wczoraj byli koledzy u niego? Nie, przedwczoraj. A wczoraj co robiliśmy? A, wczoraj oglądaliśmy filmy. I oglądaliśmy film, tą baśń. I teraz zabijcie mnie i zapomniałam, jaki tytuł. No nic, sprawdzę i coś może powiem na ten temat, na temat tego filmu. Lubicie oglądać baśnie albo filmy fantastyczne? Ja uwielbiam, kocham normalnie. Nawet Władcę Pierścieni, Harry Potter, właśnie coś o wiedźmach, o czarodziejach, o księżniczkach. Uwielbiam takie klimaty. I bardzo lubię horrory, ale to już wiecie. I ostatnio też oglądaliśmy z Miśkiem horror. W czwartek? Bo wczoraj go nie było. Ale tytułu jak zwykle nie pamiętam. No. Jeszcze tylko obiadek i można powiedzieć, że koniec dnia. Chłopaki teraz będą wariować. Pogramy w jakąś grę. Myślę, że w Monopol z małym albo w Warcaby. Na pewno w to i w to. Bardzo lubimy grać w różnego rodzaju gry. Nawet słowne, na przykład. Pamiętacie taką grę? Co mam na myśli? Na przykład na literę A. I coś tam sobie myślę. W tym pokoju znajdującym się na literę A. Albo z Laurą zawsze gram, że zaczyna się na literę taką, albo i później nie może się powtórzyć. Dużo jest takich fajnych zabaw. No, zabaw. Naprawdę niewiele trzeba, żeby było fajnie. Bo te czasy są takie, że dzieci najchętniej tylko laptop, komputer i PlayStation, czy tam Xbox, gry i rodzice zajmują się czym innym. W ogóle się nie interesują dziećmi. Na przykład wyskoczą dzieci na podwórko i tam cały dzień. Tak, ja oczywiście też pozwalam Russellowi iść na cały dzień na przykład do kolegi i żeby później kolega przyszedł na cały dzień do nas. Tak, co drugi dzień, co trzeci dzień, ale nie codziennie, prawda? To jeszcze jest fajnie, jak na podwórku się bawią i tam mają jakieś tam chłopackie, czy tam chłopackowe, jak Russell mówi, zabawy. Gorzej jak właśnie siedzą tylko i wyłącznie przy grach, bo to już jest naprawdę, wiecie co, ja sama lubię pograć, sama siedzę dużo przy internecie, przy świecie właśnie internetowym, ale tak naprawdę życie realne jest o wiele lepsze, tu jest wszystko namacalne i powinno się na przykład dużo czasu spędzać z własnymi dziećmi. I czy to właśnie film obejrzeć, czy pograć właśnie w jakieś gry. Niekoniecznie jakieś, nie wiem, edukacyjne. Mogą być to jakieś głupoty naprawdę, żeby spędzać czas ze swoimi dziećmi. Dużo z nimi rozmawiać, uczyć ich pewnych spraw o życiu, dawać jakieś rady mądre albo i nawet nie bardzo, po prostu porozmawiać, poprzytulać się, powiedzieć swojemu dziecku, kocham cię, dziękuję ci za to, że jesteś, cokolwiek. Ale żeby spędzać ten czas z dziećmi. To nie sztuka mieć pieniądze i iść na przykład, kurde, nie wiem, zabrać dziecko na plac zabaw,
Znaczy plac zabaw jest bezpłatny, ale na przykład do parku rozrywki, tam gdzie są karuzele, niech sobie pojeździ tam 50 razy, wracać do domu, dziecko swój pokój, ty swój pokój, ty jesteś zadowolony, nie? Dziecko jest, niby też, ale to jest tak jakby trochę przekupstwo. Ja nie mówię, że... Ja się dromiesz na podwórku. Że to jest złe, no bo raz na jakiś czas to nie, fajne, ale na przykład... To już zróbcie tak, żeby to dziecko również później było szczęśliwe, że przyjdziesz do domu i kontynuujecie ten fajny dzień. Robicie wspólnie ciasto, nie wiem, zmywacie nawet naczynia, sprzątacie. Nawet głupie sprzątanie może być fajne dla rodziców i dzieci. Albo jakieś malowanie farbami, czy nawet kredkami. Obojętnie co, ale żeby jak najwięcej czasu spędzać właśnie z dziećmi. I tutaj kobiety i mężczyźni, którzy pracują, powinni pamiętać, że jak się ma rodzinę, to trzeba o nią dbać. A dbanie o rodzinę to nie tylko jest kupywanie im rzeczy, które potrzebują, zasypywanie im prezentami, tylko właśnie słowa i czyny miłości. Ale się rozgadałam na ten temat. Może po prostu dlatego, że jestem taka szczęśliwa, jak oni są w domu. Okej, do zobaczenia przy obiedzie. Wyciągnęli mnie na dwór, znaczy sama wyszłam, bo wyszło ładne słoneczko. Tutaj sobie piję. A gdzie on ma to? Zabrałaś mu to? W cieniu. A w cieniu, bo chlał. Pokaż się. Pokaż się, jak jesteś piękny. Chodź tu. Przynieś patyczka. No, wziąć weźmie, ale jest... Przynieś też przyniosę, ale nie odda. Dobra, koniec. Masz tu młotek, gwoździe i działaj, przebijaj. Nie, ty, mama. Mam ciebie przebić? Ja ci zaraz. O, przybij ten, baloniki powiesiłeś. Chodź, baba. Russell chciał? No chciał wtedy, nie? A mój? Co? A mój? Ty go wyniosłeś. Misiu zrobił mi slushy. Co będziemy robić? Nic. Będę coś tam sobie. Ja ci nie kazałem, mówiłem do mamy. Na żartów. Ale to jest słodkie. No. Dalej grana piłka? Ale strasznie słodkie. Dobre, nie? Mhm. Bardzo zimne i bardzo słodkie. Bardzo zimne i bardzo słodkie. Obydwa na ten sam... Zawsze siadam z tej strony. Ale dzisiaj tam jest trochę cienia, więc siadłam sobie pod słoneczko. Znaczy teraz akurat... Właśnie za chwilę jeszcze mi bateria padnie, już jestem w domu, wróciłam. Z tego względu, że karta mi się zapełniła, przyszłam zgrać na laptopa. Misiu teraz poszedł do kuchni, dzisiaj będzie robił on obiadek. Mało poszedł trochę na plac zabaw. Także wróciłam i czekam na obiad. Czekam na obiad, patrzę, gdzie jest mój synek. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Można patrzeć przez okno, z tego względu, że je umyłam ostatnio. A Raselek już wraca, więc będę z nim teraz grała w warcaby. Ale daje to słońce. Będę z nim grała, może trochę pomaluję, zrelaksuję się przy tym. A później po obiadku, nie wiem, co będziemy robić. Może jakiś film obejrzymy, albo w coś pobawimy się, pogramy. I chyba dzisiaj zrobię naleśniki, ale to się jeszcze okaże, ile mam mleka, bo nie wiem. Dobra, to później. Się przebrałam, jak widzicie, albo nie widzicie, teraz widzicie. Obiadzie zrobiłam. Dzisiaj schabowy, fasolka szparagowa i ziemniaczki. Oczywiście Russell bez fasolki będzie jadł. Także taki obiadzie. Na szybko, to już jest gdzieś, nie wiem, która godzina. W siódma? Kotek, która jest godzina? Ostatnia. Aż się oplułam, wiesz? No, siódma. Nie na mój talerz chyba. Nie, nie na twój talerz. W sumie to nie wiem. Może być twój. Także kochani, dziękuję wam za uwagę, za spędzenie czasu z nami. Do zobaczenia w następnym filmiku. I pamiętajcie w wolnym czasie o starych filmikach. Buziaczki. Pa.